Europoseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa, dzień dobry. Dzień dobry. Umiałby pan wygrać wybory prezydenckie? To jest dobre pytanie. W zeszłym roku się nie udało, ale najważniejsze, że wyciągnąłem z tego pozytywne wnioski. Ale ja nie pytam o gdańskie wybory, tylko o te duże, polskie. No to jest trochę chyba za wysoki kaliber jak dla mnie. Dlaczego? Andrzej Duda był europosłem, a gdy miał 42 lata, został prezydentem. Pan jest wciąż europosłem i ma pan 42 lata. No, w tym roku kończę 3 lata. No, ale nigdy nie myślałem o prezydenturze Polski, ale może pan coś wróży, może pan wie coś ode mnie, czego nie, ja nie wiem. Nie, raczej zastanawiam się, czy to nie jest dziwne, że w Platformie Obywatelskiej, największej partii opozycji, nie ma polityków, którzy chcieliby powalczyć o najwyższy urząd w państwie. Nie, wydaje mi się, że jeszcze taka debata się nie odbyła, ale na pewno mamy co najmniej kilku kandydatów, którzy mogliby podjąć tą walkę. I gdzie oni są? Są członkami naszej partii. I wciąż słyszę Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk. No, pamiętajmy, że Donald Tusk jest w tej chwili szefem Rady Europejskiej. Jego misja kończy się w przyszłym roku i do tamtej pory takie spekulacje są nieuprawnione, bo jednak ma wielką misję przed sobą, to zwłaszcza jeśli w kontekście Brexitu. To tym bardziej pytanie o to, gdzie są ci potencjalni kandydaci na prezydenta w Platformie Obywatelskiej, należy postawić. Panie redaktorze, ale czy to jest ten odpowiedni moment, żeby zastanawiać się nad tym, kto będzie naszym kandydatem na urząd prezydenta? A nie, dlaczego nie? Dlatego, pamięta pan, że kiedyś Platforma Obywatelska była tą partią, która organizowała prawa wybory. Dobrze, panie redaktorze, ale pamiętajmy, że w tym roku 26 maja mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, na jesień mamy wybory parlamentarne. Może skoncentrujemy się na tym, co jest przed nami, a dopiero później myślmy o kolejnych wyborach prezydenckich w przyszłym roku. No, nie ma sensu, żeby teraz spekulować. Czyli jeśli jesienią Donald Tusk ogłosi, że nie jest zainteresowany wyścigiem do Pałacu Prezydenckiego, Platforma Obywatelska nie będzie w kłopocie, że jest już za późno? Nie podejrzewam, żeby Donald Tusk złożył jakiekolwiek deklaracje w tym roku. Czyli w tym roku nie dowiemy się, czy Donald Tusk chce startować? Nie, Platforma w tym roku nie będzie miała kandydata na prezydenta? Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę, co powiedziałem przed chwileczką. W tej chwili koncentrujmy się na wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na jesieni mamy bardzo ważne wybory parlamentarne i to jest teraz kluczowe, żeby skoncentrować się na tych dwóch wyborach. Wedle życzenia mamy kampanię europejską i słyszymy w niej Grzegorza Schetynę, który obiecuje na przykład tak. Termin oczekiwania do specjalisty, lekarza, będzie nie dłuższy niż 21 dni, bo to jest standard europejski. Czekanie miesiącami, latami na poradę musi się skończyć. Pytanie do pana. Kiedy będziemy mieli taki raj na ziemi? 3 tygodnie czekania na wizytę u lekarza specjalisty. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Co obiecuje Platforma Obywatelska? Panie redaktorze, już panu mówię. To, co się wydarzyło w ostatnich kilku latach, nie skróciło tych kolejek, tylko je wydłużyło. Więc wydaje mi się, że nie należy już w tej chwili koncentrować się tylko na propozycjach ministerstwa, ale należy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne ze środowiskiem, z dyrektorami szpitali, ale też z lekarzami, którzy wiedzą... Ale panie redaktorze, jeżeli pani pozwoli mi skończyć jakiekolwiek wypowiedzi, to nie ma sensu. Nie, panie redaktorze, proszę. Ale nie, to ja proszę, bo Grzegorz Schetyna konkretny projekt kładzie na stole. 21 dni maksymalnie czekamy na wizytę u lekarza specjalisty. Trzeba będzie to wdrożyć. Rozumiem, że to przekonsultowaliście, sprawdziliście, policzyliście. Wie pan, czy, od czego trzeba zacząć? Od tego, żeby było więcej pieniędzy na naszą służbę zdrowia. Jeżeli to się uda załatwić, wtedy jakiekolwiek uszczelnienie systemu też jest niezbędne, ale też przyspieszenie tych wszystkich procedurów jest niezbędne. No to poczekajmy, tylko zobaczmy, jak można uszczelnić ten system, tak żeby on miał ręce i nogi, a nie w tej chwili mam sytuację taką, że likwiduje się łóżka szpitalne, te kolejki do specjalistów i na specjalistyczne badania i zabiegi się wręcz wydłużają, to można w tej chwili zadać pytanie, dlaczego tak się stało w ostatnich 3-4 latach. Grzegorz Schetyna mówi, oczekiwanie na SOR-ze nie może trwać dłużej Oczywiście. Niż 60 minut. No i nie zgadza się. Ponawiam pytanie. Ja się absolutnie z tym zgadzam, no ale dobrze. Chciałbym jako wyborca wiedzieć, kiedy tak będzie. No, jeżeli Platforma wygra wybory na jesieni, to przedstawimy propozycję już następnego dnia. No ale od kiedy to jest możliwe, panie pośle? Jak to od kiedy? Od kiedy jest możliwe to, jeśli rządzi Platforma Obywatelska, że na wizytę u specjalisty czekamy maksymalnie 3 tygodnie, a na SOR-ze maksymalnie 60 minut. No to panu mówię, w tej chwili trzeba by zrewidować budżet tak, żeby te pieniądze zabezpieczone na służbę zdrowia były wystarczające. No bo chyba wszyscy rozumiemy, że służba zdrowia boryka się z permanentnym brakiem pieniędzy i tutaj trzeba zabezpieczyć środki, które będą to jednak spełniały te wszystkie wymogi. No jeżeli to się stanie, to wtedy będzie po prostu łatwiej, tak? To
wciąż nie mam odpowiedzi na moje pytanie. Ale panie redaktorze, zmiana budżetu jednak w tym pomoże. Panie pośle, mam inne w takim razie pytanie. Dlaczego dzisiaj mam uwierzyć Grzegorzowi Schetynie, słuchając tych zapowiedzi, skoro o skracaniu kolejek już w 2007 roku mówił w swoim exposé pierwszym Donald Tusk, a my wciąż czekamy w kolejkach tygodniami, ba, miesiącami. Panie redaktorze, Grzegorz Schetyna przedstawił konkretny program tego, żebyśmy zabezpieczyli odpowiednie środki budżetowe unijne. Środki finansowe, które w tej chwili ta ekipa obecnie rządząca zaprzepaszcza, bo nie potrafi negocjować odpowiednich kwot, które powinny zabezpieczyć dodatkowy rozwój naszego kraju. I o tym mówił Grzegorz Schetyna, o tym, żeby właśnie odpowiednio walczyć i bronić polskich interesów na arenie międzynarodowej, głównie europejskiej, tak? Jeżeli tutaj 26 maja przygotujemy dobrą ekipę posłów do Parlamentu Europejskiego, to wysyłamy też dobry sygnał dla naszych partnerów, pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, które widziały, że w Polsce się po prostu zmienia. I to się po prostu uda. To jest czas, kiedy mówi się wyborcom konkretnie. Tak, panie redaktorze, dobrze, ale czy pan nie widzi, że pan zaprosił mnie i pyta o kwestie polityki krajowej, tymczasem zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. To możemy wam zapytać o pytania dotyczące polityki europejskiej. A dlaczego pytam o politykę krajową, wie pan może? Dlatego, że... Że w sobotę była konwencja wyborcza, europejska konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej, na której wyszedł Grzegorz Schetyna i mówił o postulatach dotyczących zdrowia, ale polityki krajowej. Tak, ale przecież on mówił o środkach europejskich, o 100 miliardach, o które możemy jeszcze walczyć w kolejnej perspektywie finansowej europejskiej. Ja pytam, dzięki tym pieniądzom w Polsce będę czekał krócej na wizytę u lekarza. Dobrze, panie redaktorze, a kiedy zaczyna się kolejna perspektywa finansowa? Panie pośle. A nie, zadaję panu pytanie. Kiedy zaczyna się... proszę odpowiedzieć. Proszę nie żartować. A nie, proszę odpowiedzieć. Momencie. Kiedy zaczyna się kolejna perspektywa finansowa? Panie pośle, nie. Mamy pewne role w tym programie i proszę wybaczyć, ale nie będę z tej roli wychodził. Które zdanie z wystąpienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim pana najbardziej porwało? Te słowa o tym, że nie powinniśmy zastanawiać się, czy dać sobie wmówić, że musimy myśleć jednakowo. Jednak każdy z nas ma prawo do swojego zdania i powinniśmy wykłócać się o jak najlepsze programy. Wydaje mi się, że to było bardzo takim dobrym przesłaniem, które jest mi bliskie. W polityce nie może chodzić o to, aby ktoś kogoś pokonał i unicestwił, tak mówił Donald Tusk, mówiąc też, że mamy coraz gorętszą polityczną wojnę domową. Ma pan pomysł na to, jak przerwać polityczną wojnę domową w Polsce? Najważniejsze, sobie nie przerywać w pół zdania. I też, żebyśmy odeszli od tej retoryki takiej wojny i nienawiści. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili krąży pomiędzy politykami, jest to sytuacją bardzo niezdrową. Bo zamiast kłócić się na argumenty, na konkretne fakty i wyliczenia, to jednak spychamy nasze relacje i nasze dyskusje na bardzo emocjonalne tony. A wiadomo, że emocje są złym partnerem do takich negocjacji czy dyskusji specjalnie głównie na poziomie politycznym. Więc wydaje mi się, że tutaj jakbyśmy trochę ostudzili tą debatę publiczną w Polsce, to byśmy wszyscy na tym zyskali. I to było też jedno z głównych przesłań Donalda Tuska. Wciąż merytorycznie spróbujemy porozmawiać na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom bardzo dziękujemy. Europoseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa wciąż z nami. Panie pośle, chwilę przed Donaldem Tuskiem na Uniwersytecie Warszawskim, mocno, ostro o Kościele, mówił Leszek Jarzdzewski. Rozumie pan, dlaczego Donald Tusk w swoim wystąpieniu w żaden sposób nie odniósł się do tych słów, nie zareagował na te słowa? Nie wiem. A gdyby pan takie słowa usłyszał przed swoim wystąpieniem, reagowałby pan na nie? Wydaje mi się, że to, co usłyszeliśmy w tym pierwszym wystąpieniu, było za mocne. Wydaje mi się, że możemy się pochylić nad obecną sytuacją Kościoła. Wszyscy wierni tworzymy Kościół i możemy mieć jakieś uwagi i pewne wątpliwości i taka debata powinna się odbyć z udziałem też hierarchów, którzy jakoś nie biorą czynnego udziału w tej dyskusji o tym, czy Kościół realizuje swoją misję, czy my, nasza wspólnota, jednak jesteśmy przygotowani na kolejne nowe wyzwania świata. Te słowa były mocne. Niektórymi się podpisuję, ale w większości wydaje mi się, że można byłoby to przekazać troszeczkę inaczej. Ale wie pan, od rana się zastanawiam jest inną kwestią. Dlaczego ja muszę się tłumaczyć ze słów człowieka, którego nie znam?
No, być może dlatego, że organizował spotkanie z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Rady Europejskiej, i ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, choćby z Uniwersytetu Warszawskiego, mówią dzisiaj, że Leszek Jarzdzewski nadużył zaufania Uniwersytetu jako gospodarza, a rektor UW ocenił to wystąpienie bardzo krytycznie i mówił, że retoryka, której użył Leszek Jarzdzewski, jest niezgodna z misją Uniwersytetu. A Leszek Jarzdzewski mówił na przykład, że polski Kościół wyparł się Chrystusa, wyparł się Ewangelii, i stwierdził, że agendę układają nam dziś cyniczni wrogowie nowoczesności, czarnoksiężnicy. Rywalizacja na inwektywy i startowanie w konkurencji na wyścig do dna nie ma sensu. I wreszcie, po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie, orientujesz się, że świnia to lubi, trzeba zmienić zasady gry. No i właśnie, co autor miał na myśli? Ja powrócę do tego, co powiedziałem przed chwilą. Ja nie czuję się na siłach, ani nawet mi się nie chce tłumaczyć ze słów człowieka, którego nawet nie znam. No tak, tylko że wcześniej pytałem o słowa Donalda Tuska, który mówił o budowaniu wspólnoty, o tym, żebyśmy byli tak razem. Pytanie, czy słowa Leszka Jarzdzewskiego są elementem budowania wspólnoty? Ale, panie redaktorze, nie znam tego człowieka. Z Donaldem Tuskiem mam... I to wystarczy, panie redaktorze, ale dlaczego ja mam się tłumaczyć ze słów, których ja nie powiedziałem, słów człowieka, którego nie znam? Oczywiście możemy tutaj teraz polemizować, zastanawiać się, czy powinien użyć takich argumentów, czy powinien użyć takich słów, czy powinien wypowiadać to, co powiedział w takim miejscu, to się wszystko zgadza. Tylko, że ja nie czuję się na siłach, a nawet nie mam chęci, żeby się tłumaczyć ze słów, które nie są moje. To idźmy dalej. Czy coś trzeba zmienić, jeśli chodzi o rozdział Kościoła i państwa w Polsce? Czy potrzebujemy bardziej świeckiego państwa? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że Kościół ma zbyt duży wpływ na polską politykę i moglibyśmy się zastanowić, jak uzdrowić tę sytuację. Bo to jest ze szkodą nie tylko dla państwa, ale też dla naszej wspólnoty, dla Kościoła. Pytałem o to kilka razy polityków Platformy Obywatelskiej, bo ta dyskusja nie jest nowa. I słyszałem w tym studiu, że w Polsce jest rozdział państwa i Kościoła, że ten rozdział jest zapisany w Konstytucji i w zasadzie nie ma co tutaj tego ruszać. Formalnie oczywiście to wszystko jest zapisane w naszej Konstytucji, ale jeżeli zobaczymy na realne wywieranie wpływów przez hierarchów na polską politykę, to jednak to występuje. Także tutaj na pewno chciałbym jakiejś zdrowej takiej kulturalnej debaty, tak? Chciałbym, żeby hierarchowie też zdawali sobie sprawę, że polski Kościół może nie odpowiada na wyzwania wiernych, których też reprezentuje i których też powinien nauczać dobrą nowinę, tak, w XXI wieku. Możemy się nad tym pochylić, zastanowić. My wszyscy, tworząc tą wspólnotę Kościoła. To jest debata i są konkretne propozycje zgłaszane nawet w parlamencie. Lekcje religii opłacane przez Kościół, a nie przez budżet państwa. To jest pomysł, który zgłasza m.in. Katarzyna Lubnauer, jedna z liderek Koalicji Europejskiej. Panie redaktorze, ja pamiętam... Pan zagłosowałby za takim rozwiązaniem w parlamencie? Wie pan, redaktorze, ja pamiętam w 8 klasie, byłem w podstawówce wtedy i właśnie lekcje religii zostały przeniesione z kościoła do szkoły. I katecheci w ogóle nie byli przygotowani na to, na tą zmianę nastawienia nawet uczniów. Nie byli przygotowani do tego nauczania w nowym środowisku. No to było wiele lat temu. Zastanawiam się, jak to teraz wygląda. No, ja czy nauczanie kościoła zyskuje, że jest w szkole? Czy uczniowie katolicy, młodzi katolicy zyskują na tym, że ona jest w szkole. Ale to mówimy o pieniądzach i o tym, czy one mają iść z kościoła, czy z budżetu państwa. Nie zastanawiałem się nad tym i chciałbym jednak nie patrzeć na pieniądze, tylko na to, na misję kościoła, tak? Co naprawdę mamy osiągnąć tą religią i nauczaniem religii w kościele, czy w szkole. Się, panie pośle, no, ale to jest kluczowe. Się pan nad tym, nie, następnym razem będziemy o tym rozmawiać. Nie, ale to jest kluczowe, bo pan mówi o pieniądzach, a ja mówię, co tak naprawdę ta religia, ta lekcja religii powinni wnieść się do życia to młodego człowieka. Ja to jest kluczowe, ale nie. To nie panie pośle, mówi o pieniądzach, to mówi Katarzyna Lubnauer, jedna z liderek Koalicji Europejskiej. Ale panie redaktorze, pan rozmawia ze mną, ja panu tłumaczę, jak ja to widzę. Ja nie mam problemu, żeby budżet państwa wykładał na lekcje religii, tylko żeby te lekcje religii wnosiły naprawdę dodatni jakiś walor do wychowania naszej młodzieży, tak? Do wychowania młodego katolika. To jest kluczowe. Czy to wnosi pozytywny program rozwoju naszych dzieci? To jest dla mnie ważniejsze. Panie pośle, Donald Tusk na uniwersytecie mówił też tak. Jako szef Rady Europejskiej nie powinienem angażować się w kampanię polityczną na rzecz jakiejś wybranej partii politycznej, bo to nie jest rolą mojego urzędu. Podoba się panu, że wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, włącza się w kampanię wyborczą konkretnych polityków i konkretnych partii w Polsce? Ale tutaj, wie pan, szef Rady Europejskiej
Europejskiej reprezentuje jedną instytucję, a wiceszef Komisji Europejskiej reprezentuje inną instytucję. To jasne. I to są dwie osobne funkcje, tak? Skupmy się na Timmermansie. Czy panu się podoba, że on się włącza w kampanię konkretnych polityków polskich, konkretnych partii w Polsce? Wolałbym, żeby skoncentrował się na swojej pracy jako wiceszef Komisji Europejskiej, ale też nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to robił. Możliwe, że powinien też zastanowić się nad tym, jak to robi, i zwłaszcza jeżeli ma jakiś wpływ na prowadzoną w tej chwili kampanię wyborczą. No tak, bo jeśli z jednej strony występuje w sporze o praworządność w Polsce, a z drugiej strony bierze udział w kampanii wyborczej, to łatwo mu postawić zarzut, że to nie o prawo chodzi, tylko o politykę. Tak, tak, ale na szczęście szef Rady Europejskiej zdaje sobie sprawę, że nie powinien się tak bardzo angażować w aktualne bolączki polityczne naszego kraju. Dużo mówi pan w tej kampanii o upadkach i porażkach, chociażby w swoim spocie wyborczym. Rozumiem, że to są przygotowania do pożegnania z Europarlamentem. Wręcz przeciwnie. Najważniejsze, podnieść się z porażki i iść do przodu. To dlaczego mówi pan o porażkach, kiedy ma pan walczyć o Europarlament? To było nawiązanie do ubiegłego roku, a nie obecnej sytuacji. Kiedy przegrał pan wybory w Gdańsku. Zgadza się. Ale to jest tak, że wciąż musi się pan podpierać wizerunkiem znanego ojca? Nie, nie podpieram się już od wielu lat. Stoję patrzę na pana i widzę przed sobą plakietkę z wizerunkiem Lecha Wałęsy. Ale czy pan nie zauważa, że w tej chwili mój ojciec jest największym obrońcą obecnego stanu rzeczy i polskiej konstytucji? I ja go wspieram w tej walce. To nie on mnie wspiera, tylko ja go wspieram w tej walce. Czy ta plakietka jest po to, żeby wspierać Lecha Wałęsę, tak, a nie żeby Lech Wałęsa pana wspierał? W słusznej walce o nasze dobro i bezpieczeństwo naszej konstytucji. Ma pan ostatnie miejsce na liście i bardzo znane nazwisko, ale na liście Koalicji Europejskiej nie jest pan jedyną osobą na Pomorzu ze znanym nazwiskiem. Może być tak, że pana mandat przejmie Magdalena Adamowicz. Oczywiście biorę to pod uwagę, ale też proszę pamiętać, że z ostatniego miejsca ja nigdy nie jestem pewny swojego mandatu. Wie pan, kto był na drugim miejscu 10 lat temu? Proszę mi przypomnieć, tego nie wiem. Janek Kozłowski, który był ówczesnym marszałkiem województwa pomorskiego. Zasłużony samorządowiec. Czy wtedy ja miałem łatwo? 5 lat temu na drugim miejscu była pani poseł Krzywonos. Legenda Solidarności. Czy ja wtedy miałem lekko? Nie. Ja zdaję sobie sprawę, że ja muszę walczyć o każdy głos, że ja muszę wytężyć swoje siły, żeby przedstawić swoje sukcesy w tej kadencji, i będę to robił do 24 maja, do ciszy wyborczej. Także to nie jest dla mnie jakaś nowa sytuacja, że ja nie mogę być pewny tego mandatu. Ja muszę robić wszystko, żeby ten mandat zdobyć. Myśli pan, że wypadek Włodzimierza Cimoszewicza zaszkodzi kampanii wyborczej Koalicji Europejskiej? No mam nadzieję, że ta osoba potrącona jest cała i zdrowa. Tam chyba noga była złamana. No to jedno. Z drugiej strony też dowiedzieliśmy się o tej przykrej sytuacji, o chorobie nowotworowej pana Cimoszewicza. Tak? Także trzeba życzyć mu zdrowia, ale wszystkim uczestnikom tego wypadku trzeba życzyć po prostu zdrowia. Ale dowiedzieliśmy się też, że były premier jechał samochodem bez ważnych badań technicznych. Tłumaczy, że o tym nie wiedział. To powinien za to odpowiedzieć, tak? Jest prawo, które funkcjonuje, i powinien za to odpowiedzieć. Marek Migalski pisze w internecie tak. Lider warszawskiej listy Koalicji Europejskiej łamie na przejściu dla pieszych staruszce nogę, jadąc autem bez badań technicznych, po czym nie przeprasza sam, lecz do odczytania przeprosin wysyła syna. W całej historii brakuje tylko zakonnicy. Nie, wydaje mi się, że też należy pamiętać, że na pewno był roztrzęsiony. No to jest, wiadomo, każdy taki wypadek jest czymś złym. Na szczęście tutaj nie skończyło się tragicznie i należy życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Jarosław Wałęsa, Marcin Zaborski, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.